No szkoda, że Piotrek nie mógł pójść, został z psem, ale mogę ja się z nim wymienić, on może tutaj przyjść. Pięknie tu jest widok na La Graciosa. Bardzo pięknie. Także jak chcesz popatrzeć na piękne widoki, to niestety musisz dzisiaj zapłacić, chociaż widok nie należy do nikogo. A jednak trzeba zapłacić. Tak, tutaj mama też była na tym punkcie widokowym. Tylko, że wtedy było zimniej chyba, mi się wydaje. Dzisiaj jest ładnie. Piękne turkusowe kolory. Warto tu przyjechać i popatrzeć na to. Ale tylko jak jest ładna pogoda. Bo kiedyś jak tu byłam, to chmury przysłaniały. Tu jest La Graciosa, ta przed nami. A tam z tyłu dalej są też wysepki. Jeszcze na tej La Graciosa nie byliśmy. Ale kiedyś pojedziemy. Jest. Jeszcze jeden taras niżej. Zbocze. Się zazieleniło trochę od tych deszczów, no kolor jest naprawdę wspaniały. Tam powiewa wiatrem. I tam potem po drugiej stronie na La Graciosa jest taki mały port. Można tamtędy, tam można napłynąć. Nawet zostać na noc. No ale niestety z psem nie mogliśmy tutaj wejść, także tak to jest, że nie można wziąć psa i jeden jest zawsze poszkodowany. No i w tym momencie Piotrek jest. Może się zamienimy. Podziwiajcie te widoki. Tam też widać wulkan. Wszystko to są wulkaniczne wyspy. Ale porywa wiatr. No i bardzo wysoko. Jeszcze ujęcie z tej strony. Na całej tej wyspie tylko z jednej strony jest troszeczkę zasiedlone, a reszta tej wyspy nie jest zasiedlona. Piękna jest ta Lanzarota. Takiej zielonej jeszcze jej nie widziałam. Tyle razy tu byłam, ale chyba dużo deszczu spadło. W zależności od pogody takie widoki są, taki kolor. Restauracja też, piękny żelander.